Polsce nie ma wielu okazji, żeby rozmawiać o anime, tym bardziej w polskiej telewizji. A dodatkowo nie istnieje chyba lepszy fundament, żeby o nich porozmawiać, niż Dragon Ball. Dlatego, drodzy widzowie, zapraszamy na kolejny odcinek Smoczych Jaj. Cześć Goku! Siemano! Jest on tutaj, cały na czarnym. Co się ze mną stało? He's literally him. Słuchajcie, obejrzałem ostatnie 3 odcinki z wami Dragon Balla i coś takiego wyrosło mi na głowie. Niesamowite, szczerze, ale to znaczy, że dobrze. A kiedy ja dostanę swoje? Ark treningowy popłaca, musisz trenować. Bez kitu, no. Czyli ja jeszcze obejrzę kolejne 3 i też takie będę miał. Dokładnie, ale Piotrek, skoro oglądałeś, czy wiesz, co się obecnie dzieje? Nie. Aha. Spoko, ja oglądałem i też nie wiem. Byłem zajęty treningiem. Nie, obejrzałem końcówkę ostatniego odcinka, patrzyłem na was i oglądałem z wami z tego samego telewizora i widziałem, że jakieś nagie dziecko jest wynoszone na rękach samolotem z jakichś tarapatów. To widziałem. Na tym jesteśmy miejscu? W fabule? Super. Może w takim razie przekonajmy się rzeczywiście. Tak, sprawdźmy to. Vegeta został pokonany, wygoniony z planety Ziemi, no ale jest problem, bo wielkie straty zostały poniesione w ludziach. Czyli Goku akurat żyje, ale cała reszta ekipy się troszeczkę jakby przejechała na tym, z jak mocnym przeciwnikiem musieli walczyć. Więc teraz Goku oraz ekipa muszą znaleźć sposób, żeby wskrzesić swoich sojuszników. A na jakim etapie my jesteśmy w serialu? Tak jakbyś procentowo miał określić od 0 do 100%. No, w Kai to jesteśmy dosłownie na 15%. Okej. Z 15 odcinek, no z tego co kojarzę. Czy myślicie, że pomoc we wskrzeszeniu może nieść wykorzystanie smoczych kul? Wow! Wow, co za koncept, co za pomysł. Słyszałem waszą dyskusję w poprzednim odcinku z Azonem i muszę przyznać, bo go tu nie ma, więc nie może się bronić, fatalną opinię. Absolutnie, fatalną opinię. Dramat. Więc ja chciałem tylko powiedzieć, że ja dzisiaj nie podejmuję dyskusji, bo będę się z wami zgadzał we wszystkim. Dzisiaj mam zamiar, skoro stałem się Super Saiyaninem, być wspierającym obrońcą Ziemi, obrońcą tego odcinka, więc ja nie idę na konfrontację. Jestem ugodowym Świetnie, Peterem. Że zgadzamy się z faktem, że kanał Gadają o Sporcie powinien zostać zamknięty. No ja tak uważam od początku. Dobrze, każde smocze jajo jest ponumerowane, tak? Tak. Czy ono... A ile jest tych smoczych jaj? To są smocze kula akurat. A, okej. Okay. No masz, okay, masz dobra. Okej, okay, my bad. Dobra, jaja, kule, wiem o co chodzi. Kształt zostaje podobny, patrząc po twojej głowie. No to... Ja teraz jestem w takim niebezpiecznym dystansie, kiedy znajduję się w zasięgu tej ręki, która każe. Spokojnie, musiałby stać. A to jest host. A wiesz, że host jednak sprawuje władzę. Podobno mam nieograniczoną moc, ale szczerze to jest jeden wielki skam. Ja tu jestem więźniem z wami. Też się o tym przekonałem, nieraz Iwan. Chciałem was zapytać o ocenę jakości dubbingu. A, no to już o tym rozmowę. Rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku. Oceniliśmy go na dobry znak jakości, za wyjątkiem dziecka. Bo w tym momencie Bezi może brzmieć, znaczy nie Bezi, tylko Piotrek może brzmieć, jakby był podłożony, bo rzeczywiście warto przypomnieć, że na Polsat Games można oglądać obecnie odcinki Dragon Ball Kai z polskim dubbingiem, ale również w oryginalnym japońskim dubbingu z polskimi napisami, to warto podkreślić. I o dziwo... Onegashimas! Aha. Jak wiecie, byłem w Korei niedawno. Nie. Byłem w Korei niedawno i... Można było usłyszeć, tak? Tak, można było gdzieś wpaść. Ej, stop! Jaką świeżą fryzurę ma Bulma, co jest? To prawda. Świeża outfit. Turbo fresh. Bulma, a na głowie Bulwa. Żółty pasek. Brachu, masz dosłownie żółte włosy na głowie. No dobrze, przyjmuję porażkę. Ale to widocznie byłem bardzo głodny, bo myślałem, że to są banany. Normalnie wziął i wyrwał kiść, nie? Wiecie, że w Korei jest ten system... Ty wiesz, bo przecież byłeś. Żeby zwiedzić tamten zamek, który jest w Seulu, możesz kupić te stroje tradycyjne, tak, koreańskie. I ja miałem okazję porozmawiać z, powiedzmy, tak zwaną koreańską wtyczką, którą mieliśmy tam na miejscu w Seulu, dziewczyną, która studiuje na Uniwersytecie KAIST, jednym z najlepszych uniwersytetów tamtejszych. Więc zapytałem się ją, w sumie jak oni patrzą na to, że przyjeżdżają ludzie z Europy i się przebierają w te stroje tradycyjne. Jakbyśmy podstawili inne kultury, no, myślę, że ktoś mógłby się obrazić. Ona powiedziała, że dla nich to jest urocze, tak, że ktoś to robi i że oni to postrzegają jedynie pozytywnie. To jest nic. Jak byłem w Korei, no, to rzeczywiście wypożyczyliśmy te stroje, przebraliśmy się w nie, ale jednocześnie z kumplami graliśmy w papier, kamień, nożyce i ten, kto przegrał, musiał założyć kobiecą wersję tego stroju. I akurat przegrał ziomal, który wyglądał jak najbardziej stereotypowy, taki
polski byczek, wiesz. On... Wysek. Nie, nie, to nie był Wysek. Nie... To nie był Wysek, ale Wysek tam był. Wysek Investments akurat wygląda jak stereotyp. Ale nie, to był ziomal, wiesz, broda. Broda, 1,90 m wzrostu, coś w tym stylu, no miał bebzon, leciutki brzuszek, coś w tym stylu. Miał bebzon. Szybko wyprowadził z błędu, bebzon, leciutki brzuszek. No wiesz co ci, no wyglądał polsko. To jest moja reakcja na słowa Silvana, nie? Wyglądał polsko i teraz uważaj, to on się wcisnął w ten damski strój i powiem tak, ziomal był prawdziwą atrakcją dla wszystkich Koreańczyków i Koreanek, którzy przychodzili obok. Ale zmieścił się w ogóle w ten strój? Mieli ledwo się wepchnął i akcja w ogóle była taka, że nawet ziomale z wojska koreańskiego podbili sobie foty z nim robili. Wszyscy wiesz, ludzie przychodzą obok, machają do niego i mówią, a nice, hello, good day, nie? I tak dalej. Mega fan z tego mieli Koreańczycy. Ja w ogóle nie wiem, czy ty też tego doświadczyłeś, ale ja miałem takie wrażenie, że podczas tego pobytu w Korei polarnie my jako Europejczycy byliśmy postrzegani przez lokalną społeczność. Część była tak negatywnie nastawiona, ale w taki sposób, że no nie odczuwasz tego, że oni mówią ci, że coś tam jest gorzej, ale na przykład idą sobie na drugi koniec metra. Albo na przykład byliśmy w klubie na imprezie i na przykład dziewczyny widzą nas, odwracają się i idą na drugi koniec klubu. Nie, ale to w Polsce akurat też się zdarza. Oj, nie bądźmy złośliwi, nie bądźmy złośliwi. Ale z drugiej strony były też case'y ludzi, którzy podchodzili do nas niesłychanie entuzjastycznie. Na przykład jechaliśmy sobie w metrze i tutaj, żeby dać widzom kontekst, w Korei podróżowanie komunikacją, generalnie tam obowiązuje pewna zasada dekorum, może tak bym powiedział. Mhm. Musisz być cicho, nikt tam raczej nie mówi, są specjalne miejsca zarezerwowane dla użytkownika metra. Dla starszych ludzi. Jak tam usiądziesz, to cię wszyscy wyzywają, dosłownie każą ci wstać i wyjść z tego miejsca, nawet jak jest pusty, wiecie, puste metro. Była taka akcja, że podchodzi do nas nagle taki Koreańczyk, który miał około 60 lat i normalnie na cały głos, co tam jest, wiecie, absurdalne, jedziesz w absolutnej ciszy. Zaczyna nam mówić o tym, że on uwielbia Europę, że był tam kiedyś, na wiecie, 40 lat temu był na jakimś turze po Europie, zaczął mówić... Ale po angielsku to... Tak. Mówi, że no, był w Polsce, był gdzieś tam właśnie na jakiejś... w Czechach, coś tam w Niemczech i mówi, że coś tam Poland good, I love Europe i tak dalej. Okej, okay. I to jest standardowe, że Koreańczycy są tak otwarci w stosunku do... No właśnie, chodzi mi o to, że masz albo... Często spotykasz się z takim entuzjazmem dużym, albo z takim totalnym odrzuceniem, nie? Że ludzie nie chcą przybywać nawet w twojej... Skrajne reakcje, tak, nie pozostawali wobec was obojętni. No, to chyba najważniejsze, co? Jestem w szoku, jak dobrze to wygląda. No. Daj przymierzyć. Albo... O, u ciebie to będzie wyglądać świetnie, bo Bezzy ma na przykład długie włosy i wiecie, może być taka zobaczymy, interferencja. Czy będzie to kompatybilne z długimi włosami. Nasza kochana pani makierzystka musi mnie nienawidzić za to, że pewnie zepsułem sobie fryzurę, no ale cóż, strasznie, to się zdarza. Strasznie, i masz od... On ma w ogóle takiego kleksa zrobionego, no. No trudno, to nic, będzie trzeba to przeboleć. Nie, chyba niżej. Yo, wyglądasz jak szef. Co mogę powiedzieć? Nie no, wyglądasz jak boss z anime. Urodziłem się do tej roli. Nie, ja muszę zrobić ci zdjęcie, bo to wygląda fantastycznie. No, czekaj. Siema, zapuściłem nowe... Ej, ale to schodzi z głowy, to co mi się wydaje. No. Trochę tak, pokaż się. Czekaj. No. Zrób groźną minę. Tak jest git, czy jak? Tak. Ratujesz świat, Silvan. Czy tak? Tak jest git. Nie, niżej. No. Niżej? O, tak, te włosy muszą stać dęba. Dobra. Zrób groźną minę. No, wygląda jak boss. Pokaż. Big boss. Tak, czyli dobrze wygląda, jestem w szoku. Powinieneś w tym siedzieć permanentnie. Ej, no, od teraz to mój jakby perk prowadzącego. No. Widać, dlaczego ty jesteś mózgiem tej operacji, a nie ja. Dziękuję. Wielką głową. Chociaż podobno na mądrej głowie włosy nie rosną, więc... A pomalujemy cię kiedyś na złoto? Miał złote jajo? Ej, na koniec sezonu! Actually funny. Actually zabawny. Malowanie pomysł. Głowy, no. Na złote jajo. A będzie edycja wielkanocna? Uuu, właśnie! To było świeże. Wielkanocne jaja, zmiana z pisankami. No. Tylko, że chyba nie ma odcinka specjalnego Dragon Balla z... Nie, ale może jest jakieś anime poświęcone Wielkiej Nocy. Podejrzewam, że nie ma, ale... Stary, zdziwiłbyś się, jest anime na każdy temat. Już mi się tak wydaje. Wiem, że jest jakieś takie anime, w którym fabuła polega na gotowaniu pysznych potraw, a sposobem wyrażania podziwu za jakość tychże jest to, że postacią w tym anime zlatują szczególne warstwy tak, ubrań. To anime nazywa się Food Wars. A propos gotowanie jaj. Sprawdźcie to. Oglądałem anime Termae Romae. Nie wiem, czy znasz. Tak, jest to piąteczka. Ale nie to już jest takie, że mówicie. Ale to już jest takie deep fried, że to naprawdę trzeba być enjoyerem oglądania takich naprawdę niszowych rzeczy, żeby to zobaczyć. Tak, stary, tak. Jest anime, które polega na tym,
że w ogóle animacja tego, ciężko to nazwać anime, bo to wygląda jakby ktoś animował rysunki dzieci z przedszkola, coś tak, w stylu. Tak. Masz anime, w którym głównym bohaterem jest dziomal ze starożytnej Grecji. To jest w ogóle... Ja ciepło wam polecam, jest ono dostępne na pewnych serwisach w internecie. No, znajdziecie, jak będziecie chcieli. Starożytny Rzym. Legalnych, tak. Prawda? Starożytny Rzym? Rzym tak. Albo Grecja. Wydaje mi się, że Grecja. Termae Romae. No, kurczę. No Rzym. I chodzi o to, że on jest turbo nieudacznikiem. No. Że jest w wiosce jest najgorszy. I on znajduje jakiś taki losowy sposób, właśnie przez termy. Przez termy, on żeby się nurkuje w termach. Nurkuje w termach. I się przeteleportowuje do współczesnej Japonii z jakiegoś powodu. I co więcej, wychodzi na termach w Japonii, bo to chodzi o porównanie tak. Term w rzymskim z japońskim. I w Japonii, tak, i, ale najlepsze jest to, że jakby jest osobna fabuła tego anime, że on rzeczywiście, że on się przenosi, próbuje znaleźć jakiś taki sens życia. W ogóle w pierwszych odcinkach bierze udział w jakichś konkursach dla dzieci. Wiesz, jak masz olimpiady szkolne. No. On na przykład w Rzymie był nieudacznikiem i nie mógł wziąć udziału w olimpiadzie, więc wziął udział w olimpiadzie szkolnej w Japonii z dziećmi. Tam dziwne rzeczy się dzieją. A najlepsze jest to, że na końcu każdego odcinka masz krótki film dokumentalny o jakichś termach w Japonii. Tak, 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 tak. To tak, jest tak, taki fever dream, banger. Pamiętam, oglądam to Termae Romae, no i spoko, tam leci to anime, tak, termy tak, tu, tak. Termy tam. Zioman wchodzi komuś do wanny, dosłownie. Tak, tak no. Było w jednym z odcinków. A nagle... Odcinek się kończy no. I wchodzi jakaś starsza pani, która, wiecie, w takim szocie z kamery typu dokument idzie w jakimś miejscu, widać, że starożytnym tak. Japońskim i zaczyna opowiadać o tym, jakie są tradycje japońskie związane z kąpielami termalnymi i tak dalej. Tak, ciekawe rzeczy nam się można okay, okay, bo swoją drogą, wydaje mi się, że z całym szacunkiem dla anime Termae Romae, ale czy dla mnie przynajmniej tak jest, że temat historii kąpieli w Japonii, powiedzmy, nie jest na szczycie moich priorytetów. Ale nie. Zdziwiłbyś się. Gwarantuję no, ci, no, że... No może. Dobra, wychodzimy stąd i jedziemy i do mnie na chatę i oglądamy Termae Romae. Ale wiecie panowie, ja dążyłem do tego, że w jednym z odcinków Termae Romae oni przyrządzali jajka, gotowali jajka w termach. Były takie... No to się chyba tam robi, nie? A jest coś takiego. Tak. W japońskich termach gotuje się jajka w tej wodzie termalnej. Jest taki koszyczek specjalny wiklinowy, do którego wsadza się jajeczka i tam się gotuje. I one się bardzo wolno gotują, no bo ta woda nie jest aż taka gorąca, to 40-50 stopni. I to jajko, białko się ścina. Ale żółteczko jest takie płynne, pyszniutkie. Oni to właśnie pokazali w tym Termae Romae, jak on rozbija to jajeczko, zjada sobie białeczko. Czyli jajko na miękko. I tak wypija sobie... I to robi w termach oczywiście. Wtedy to mnie kupiło. Ja postanowiłem, że kiedyś pojadę na japońskie termy. Tylko po to, żeby zrobić tam jajko na miękko. Jajka. Będziemy tam razem, Bezi. Sivan. I wyjdziemy. Słuchaj, moim marzeniem, ja ci to już chyba opowiadałem. Jajo. No kurczę, ale bym zjadł takie jajko z termy. Ale ja ci to chyba kiedyś opowiadałem. Ze starym. Moim marzeniem jest odbyć pielgrzymkę na górę Fuji, ale to tą taką oryginalną pielgrzymkę, gdzie zaczynasz od brzegu oceanu, nabierasz butelkę wody i wspinasz się od brzegu do oceanu na sam szczyt góry Fuji. Robisz to o wschodzie słońca i masz 24 godziny, żeby o kolejnym wschodzie słońca wylać tę butelkę na górze Fuji. Wow, nie słyszałem o tym. Ja też myślałem o tym, jak jest kiedyś cel? Wejść na górę Fuji. Duchowa podróż. Pewnie, wiesz, taki... Spiritual. Tak, rozumiem. Tak, cel mocno duchowy. Wiem, że jest taki słynny obraz, to są te fale takie od japońskiego malarza. To właśnie coś ma z tym związek. One były widziane gdzieś tam teoretycznie, to był pejzaż od strony góry Fuji. Nie znam tego historii dokładnie, ale tam dużo jest takich duchowych ogólnie... wrzutek, elementów a propos góry Fuji i japońskiej kultury. Zresztą bardzo bogate, chciałbym kiedyś to zwiedzić. Ogarniemy to kiedyś, spoko. Jakby. Ogarniemy to, stary. Może wiesz, Polsat Games wyśle swoich korespondentów do Japonii, damy radę, no będzie dobrze, będzie dobrze. No to wiecie, do kogo zadzwonić. Miłego pożerania jajek w termach. Dziękuję. Przed podróżą. Możemy też zrobić to tutaj, możemy to zawieźć na przykład do Sylwana, zjeść w wannie. Można też to zrobić. Moja wanna jest za mała akurat. Kurczę, ja sobie postanowiłem, że jak kupię mieszkanie, wanna musi być duża. Duża wanna. Dlaczego tak stwierdziłeś? Rozumiem to. Żeby było wygodnie. Ja na przykład nie mam żadnej wanny w domu i jak jadę do rodziców, nieironicznie jednym z głównych powodów, dla których odwiedzam ich mieszkanie, moje stare jest mieszkanie. Kąpiel. Jest kąpiel. Baza. W wannie, no. Ale skoro wspomniałeś o rodzicach, świetna sprawa, bo z tego co widzimy, aha. Anime Dragon Ball, które przyszliśmy tutaj oglądać, Gohan nawyzywał swoją mamę. Tak. Okropne dziecko, aczkolwiek w jego wieku też zdarzało mi się to zrobić. No byłem właśnie. Niewychowany. Czy odszczekaliście się swoim rodzicom? Absolutnie. Aczkolwiek skutki tego były opłakane. Oj, to prawda. To jest jakby wspomnienie z jakiegoś momentu, jak ja miałem
8 lat, nie wiem, 6 lat, coś takiego, nie? Jakieś... Zaczyna się grubo. Moi rodzice się pokłócili i mama mówi, że no jak tak dalej tak się będziemy zachowywać, to ona wyjdzie z domu. I ja miałem wtedy dobry humor i powiedziałem tak, no to idź i nie wracaj. Rozumiesz to? Nie. Ale byś madmanem. No. Piotrek, nie co zrobiłeś tego. Zrobiłem to, no. Ale miałeś kontekst sytuacji, czy tak dla Beki powiedziałeś, a że... Miał? Miałem kontekst sytuacji, ale powiedziałem to dla Beki, bo miałem dobry humor. Potraktowałem to jako żart. I też miał 6 lat, Byłem zdziwiony, że moi rodzice nie potraktowali tego jako wybitny dowcip. Ciekawe. To ciekawe. Tylko powiedzieli, że może w takim wypadku to ja się wybiorę na przechadzkę dookoła domu i przemyślę to, co powiedziałem. Piccolo naprawdę jest twoim wzorem, co? Tak, szanuję go prawie jak tatusia. O? A to nietypowa piżama jest. Co już szczerze. Nie no, jest... Chyba nie oglądałem nigdy gorszego anime. I to idzie na wizję, to idzie na wizję, ten take idzie na wizję, jakby co. No, zero, w sensie... Dobra, dlaczego uważasz, że nie... Dlaczego? Bo, no wiecie, tak się rozwinął ten gatunek, że aktualne... Porównać to aktualne do Jujutsu Kaisen, tak, do Demon Slayera. W sensie, nie ma żadnej rzeczy, niestety, to anime, które jakby wybija je nad inne rzeczy, które widziałem. Ani animacja nie jest tak jakościowa, no bo jest starsza, ani fabuła nie jest jakaś intryga, nie jest jakaś wybitna, zresztą fabuły w shonenach, no, mówmy się. Często są w drugim planie, ale... Nie jest to coś, czym te anime stoją, ale... Tylko nowe shoneny wyznaczają jednak zupełnie nowy tor, bo w Jujutsu Kaisen to już się wszystko klei ładnie. Ale no, Dragon Ball, pierwszy tom Dragon Balla wyszedł około 1985 roku, więc no jednak jest ten... Jakby no tak, tak. 40 lat, w sensie mówimy o 40 lat. Który wyszedł teraz? 1985 rok, pierwszy tom Dragon Balla. No więc to jest trochę tak, jakby ktoś teraz siadł do nowych produkcji fantasy i potem zobaczył sobie Władcę Pierścieni i powiedział, ej, co jest z tym ciekawego? Krasnoludy, elfy, przecież to wszędzie jest, nie? I jakby wiem, że Dragon Ball na pewno wyznaczył pewien standard dla późniejszych shonenów. No Dragon Ball jest protoplastą. Tak, dlatego jakby doceniam wkład, który miał w kulturę, jak istotny jest dla rozwoju gatunku, natomiast jako pojedyncza produkcja dla mnie w 2023, prawie 2024 roku nie stanowi ona niestety za dużej wartości. Widzę jako ogromny atut tej produkcji, jako też osoba, która poznała ją dopiero w tym programie, jest może jaja, to że jest bardzo przystępny, jeżeli chodzi o na przykład narrację, linię historyczną, fabułę, ale również animację. I myślę, że jest to jedno z lepszych anime, bardziej przystępnych dla bardzo młodego odbiorcy. Właśnie wydaje mi się, że to, że Dragon Ball jest, zresztą dla wielu osób był, tak, tym entry level anime. Dokładnie. Czy to było w ogóle, to był serial oglądany, kiedy jeszcze ludzie nie zdawali sobie sprawy, czym w ogóle anime jest, bardzo często. Też chociażby z racji na to, że dubbingiem, na który był nałożony polski lektor, w tej pierwotnej wersji był dubbing francuski, więc ludzie tego nawet nie kojarzyli z Japonią. To pierwsza kwestia, ale druga, ja mam w sumie z tym problem, bo niby się mówi, że Dragon Ball jest takim świetnym entry-levelem dla dzieci, no, ale potem widzisz niektóre sceny tutaj, albo no to swoją drogą. I masz takie, kurczę, natomiast trzeba by na pewno, nie? Kreska, sposób, w jaki to jest zanimowane i chociażby zachowanie bohaterów, jest infantylny. Tak, bardzo infantylny. I ja nie wiem, czy też... mogę być w błędzie, bo jakby nie znam całego tego anime, ale ja mam wrażenie, że... Ty, ale ona jest ripped. No, jest, jest. Takie łapy, no, barki, jakie uda. No. Chodzi o to, że Bulma jakby w tym anime... Bulma jest raczej mózgiem, ona jest w ogóle właścicielką ogromnej korporacji. Wiem. Bulma jest w ogóle właścicielką ogromnej korporacji, która produkuje sprzęt czy technologię. Tak się no. Ale właśnie miałem mówić, że mam wrażenie, że ten Dragon Ball jest... Mogę być w błędzie, raz jeszcze zaznaczam, ale ja mam wrażenie, że nie ma tutaj takich wielu japońskich dziwaczności, które są ciężko strawne dla osób, które tego nie oglądały, w sensie nie są zaznajomione z tą kulturą. To śmieszne, bo na przykład w pierwotnej, coś co w Polsce kiedyś było powodem do ogromnego oburzenia względem Dragon Balla, co sprawiło w ogóle, że anime zaczęło być stygmatyzowane, to jest bardzo ciekawe, było wyemitowanie odcinka pewnego programu w polskiej telewizji, który podejmował tematykę mang, w której było pokazane, że w Dragon Ballu, w mangach i w pierwszych odcinkach swoją drogą głównej serii, tej pierwotnej serii, była scena, w której na przykład Bulma oferowała pokazanie pewnych części garderoby Goku za oddanie smoczych kul. Nawet widziałem gdzieś tę ciekawostkę. I nie oszukujmy się, w polskiej kulturze to jest takie... No. To jest tabu, nie? W Japonii to jest po prostu część humoru. Jaki jest taki, trochę jakby nawiązując do tematu polskiego kina, jesteśmy w tematach filmowych, więc pozwolę sobie. Oczywiście. Na wycieczkę. Ale jakie jest takie
ikoniczne, powiedzmy, dzieło filmowe z ostatnich lat, właśnie o to mi chodzi. Polskie? Tak, polskie. Chłopi. Nie. Które byłoby takimi galeriankami współczesnymi, że adresuje jakiś duży problem. Ja mam wrażenie, że... Adresuje problem. Cokolwiek że jakby, Patryka Wegi. Nie, ale chodzi o to, że... Jeżeli chodzi o ich wpływ na popkulturę polską, no to tak. Filmy Patryka Wegi... Huge. Ja tutaj nie dyskutuję, ja nie mam zamiaru w ogóle wchodzić na pole dyskusji, czy to są dobre filmy, czy nie, ale to są takie współczesne galerianki. No nie wiem, bo jakby ja myślałem w takim kluczu, że galerianki, jakaś sala samobójców, że były takie rzeczy, które były mega głośne i zastanawiam się, co... Boskie ciało, na przykład. Boże ciało. Boskie ciało. Boskie ciało. Boskie ciało. Bezi, boskie to ciało tobie. Na Bulma. O, skoro no, już jesteśmy w tym temacie, słuchajcie, Trojanim oglądaliście, oho, czy macie jakieś swoje waifu? To jest czas na ten plebiscyt zapraszany. Czy jesteście zapoznani z terminem waifu i husbando? Nie, wytłumacz. Proszę, wytłumacz. Nie, wytłumacz tam. Dobrze. Opowiedz. Wśród fanów serii animowanych z kraju kwitnącej wiśni, no, potocznie nazywanych anime, wykreował się taki termin waifu, który, skrótem myślowym będąc, określa idealizowaną figurę kobiecą z serii anime. Mhm. I czy macie taką wyidealizowaną figurę kobiecą z... No, ale figura to oczywiście w odniesieniu do całej postaci. Tak. Okay. No ale dobra, to powiedzmy, że mamy taką waifu. Bo mam jedno i drugie. Jakieś, wiesz, w naszej imaginacji, ale co się dalej z tym dzieje? Mikołaj, oświeć mnie. No co, tak samo jak masz, nie wiem, ulubionego artysty, tak samo masz ulubioną waifu. Masz Biasa w K-popie. Dobra, wiemy, czym jest waifu. No wiecie. Po prostu, żeby to powiedział. No ale powiedziałem ładnie. Tak, bardzo ładnie. Prawda. Wybrnął pan jak poeta. No co mogę powiedzieć? Zupełnie szczerze? Ja bardzo chętnie wybrał, tylko kurczę... Ja myślę, że mam. Kurczę. No to myślę, dawaj. Że mam. Bo pierwsza waifu, o której pomyślałem, no to jako duży entuzjasta uniwersum Attack on Titan pomyślałem, może po prostu Mikasa Kerman. Tak. Mikasa Kerman, ale później panowie, myślałem sobie, nie. Są jeszcze dwie takie kobiety, które skradły moje serce. Mikasa Kerman, z uwagi na jej cały charakter development, to co się wydarzyło w Attack on Titan, nie musimy poświęcać tam tak dużo uwagi, ale są dwie kobiety, które po prostu odkąd je zobaczyłem... To wiedziałeś, że to jest. Wiedziałem, że to jest materiał na waifu i jedna i druga, bo Mikasa wiadomo, pierwszy raz ją zobaczyliśmy jak było jeszcze dzieckiem, razem z Erenem, z Arminem i tak dalej, ale od razu wiedziałem, że to jest moja waifu, kiedy zobaczyłem A. Misa Amane. To Misa Amane! To jest ta wkurzająca z tego, z Death Note. To jest od Lighta Yagamiego. Oj tak! Ale reluje z Wojtuś, no. No, jest to Misa Amane. Powiem tak, Misa ta alternatywka. Czekaj, tak? Nie, to była ta blondyna. Ta blondyna. Ta, która miała też swojego Shinigana. Tak. Kira. No to ona miała, no to by była alternatywką, no. Powiem tak, ona powinna czasem... Mogłoby mi zniszczyć życie. Powinna czasem trochę mniej mówić. Ale poza tym... Mówię. No ale tak, bo serio, ona była strasznie gadatliwa i gorzyła. To zazwyczaj działy się złe rzeczy. Tak. Więc jakby... Bardzo niekorzystne dla jakby losów naszego głównego niekorzystne bohatera. Dla niej samej było to, że tak dużo gadała. No, dlatego bym się ja z nią dogadał, bo tutaj mamy pewne wspólne elementy charakteru, ale poza tym wszystko jest fantastyczne. Czekaj, pełna ale teraz zgoda. Musimy się też upewnić, w jakim wieku jest pani Misa Amane, bo to pozostaje niejasne. Light pisał jakieś egzaminy końcowe? Chyba. Czy nie? Dobra, Misa więc Amane to musiała być końcówka liceum. Mordowała ludzi, więc myślę, że... Powiem tak. W pewien sposób w anime, już na to zasłużyła. Dobra. Wyglądała na... No nie! Nie, no przepraszam, no powiedziałem to pod kątem, ale wiecie o co chodzi. Jak donoszą źródła internetowe, Misa Amane ma 19 lat na początku programu, 24 na końcu i ginie w wieku 27. Klub 27! Wow! No, witamy w klubie, ale jesteśmy bezpieczni. Tak. A, więc Misa Amane. Wybrnęliśmy z tego. Ta druga, a pokaż swój telefon, to od razu wyszukamy, jak ona się nazywała. Proszę bardzo. Piotrek, zacznij się zastanawiać nad twoją odpowiedzią. Jak oglądałem One Piece, ten aktorski, to mi się podobała ta aktorka, która grała Nami. O, mogłaby być. Przyjmijmy na potrzeby, że niech to będzie Faye Nami. Faye Valentine. Proszę bardzo. No ile znasz Faye Valentine? Nie. Sprawdzimy. Ale ona musiała być dorosła. Prawda? No, a Sylwan, twój wybór? Bo nas tak wypytujesz...
złowieszczo, a sam trzymasz karty zakryte. Przy orderach? Ja mam ciężko, bo... Okej. A, 77 lat, spoko. No, na pani Faję. Mimo, że wygląda na nie więcej niż 23 lata, Fej jest właściwie 77-letnią kobietą. A ty, Sylwan, czy masz klasę razem ze twoim wyborem? To jest o tyle problem, że ja się tak podobnie czuję w momencie, kiedy ludzie mnie pytają o ulubione anime. Aha. Ja obejrzałem łącznie już paręset tytułów. A ja wtedy obejrzałem paręset tytułów. No dobra, ale ja podaję ci powód, dlaczego nie jestem w stanie wybrać. Wybierasz w takim razie wszystkie, tak? Jeżeli mam wybierać między jednym złem a drugim. Dobra, to ale przykładowo. Nie przykładowo. Wcale. Nie musi być top 1, ale przykładowo. Taka pierwsza postać to chyba była Erza Scarlet z Fairy Tail'a. Jak, no tak. No bo chodzi o to, że... No, oczywiście, wiem o kogo chodzi. No dobra, dobra, ale co wam mam powiedzieć? No, jak, osoby, które możemy znać. Jak oglądałem Fairy... No, what? Sakura z Naruto. Była całkiem hot. To prawda. Ale nie, na przykład Fairy, bo Fairy Tail był dla mnie pierwszym anime, które oglądałem tak w pełni świadomie. No i to było, kurczę, ile? To był 2012 rok chyba, nie? Nie, później trochę. 13 może? No ale wtedy rzeczywiście taką pierwszym crushem. Jak to w ogóle, szczerze, jak mówię to na głos, to jakoś ogarnij tak... się, chłopaku. Dziwnie. Ale no tak, no... Spokojnie, miał wtedy 13 lat. Czekaj, a opinia na temat... Nie, 14. Tej... Czekaj. Ja wiem, opinia na temat Misty z serii Pokémon. Opinia? Goku trenuje, stary, mimo że jest całkowicie obandażowany. Jaka jest twoja wymówka, żeby nie wstać rano na siłownię? Nie mam wymówek żadnych, po prostu to akceptuję, że jestem leniwy. Że nie idziesz. Tak. Ale i tak miałeś dobry glow-up arc w swoim życiu już. To prawda. No ale to u mnie jest tak, wiecie, do roboty, glow-up po roku przerwy. Był i dietetyczny, i siłowniany, bo pamiętam, że w pewnym okresie to naprawdę były intensywne ćwiczenia, niemalże jak Sajenina w komorze grawitacyjnej. Tak szczerze, na początku tego roku też miałem intensywny arc treningowy, a potem przed... Maj, wakacje i ja mam ten problem. Zawsze zaczynam cykl przygotowawczy, powiedziałbym, na zimę. Cykl. Przychodzą wakacje i mi się już nie chce. No to dziwne, ja mam zupełnie na odwrót. Jak są wakacje i jest ciepło, to właśnie łatwiej mi się wstaje, łatwiej mi się chodzi na siłownię. W ogóle nie muszę się przebierać, tylko ubieram krótkie galoty, zycherka, spięte galoty i wychodzę na siłownię. Nie przebieram się, wchodzę. Cześć, to był ten tekst z Moplikiem se ja do naszych ta. Moplikiem se wracam z roboty. Na głowie mam gogle Carrera. Zycherką mam spięte galoty. Hej, let's go. Było. Gryfny. Ale mi teraz odblokowało wspomnienia, nie? Ze Śląska. Lil Bro Fingski z Inne Team. To jest nasz no. Jadłeś kiedyś... Okej, czy Goku smakowałaby kuchni śląska? Tak. Fest. Jadłeś kiedyś ciaper kapusta? Tak. To jest kapusta... kiszona? Co to jest? Modra kapusta? Co to jest ciaper kapusta? To jest jakaś ciepła kapusta. Ty bez wiesz, bo w sumie... Kiedyś rozmawialiśmy o tym... Na kaście. Poza tym pokojem! Tak. Na kaście jest ciaper kapusta. Na poddaszu tak zwanym. A to nie jest tam ciaper kapusta ta z boczki? Czy to nie to jest wasz... Tłuczone ziemniaki z kiszoną kapustą, właśnie z, tam dodałem trochę magii, dodaje się też często tłuszczu z kotletów mielonych. O nie, on o tym mówił, ja pamiętam, jak to ty mówiłeś na transmisji i brzmiało to, szczerze mówiąc, bardzo niesmacznie. Ale jest... Co? Nie, no jest pyszne. Właśnie akurat ja spotkałem się z tym, że moja babcia dodawała jeszcze skwarki właśnie. No tak. Do tej cioper kapusty, więc masz, no co, białeczko, dużo tłuszczyku, węglowodany, kapusta. Ale co mnie zawsze fascynowało, smaku, taka kwaskowata. Ja nie wiem, czy to jest klasyka śląskiej kuchni, ale na przykład u mnie w rodzinie, jak się gotowało śląskie potrawy, to do każdej praktycznie była dodawana magii. Czyli magii to jest takie polskie MSG. MSG? Czym jest MSG? MSG? No. To jest taka, nie wiem jak to nazywa, kurczę, zapomniałem jak się nazywa. Ty jesteś pewien, że to są dozwolone substancje? Tak. To jest po prostu taka przyprawa do potraw, która podbija smak. MSG? Jakiś glutaminian sodu, coś takiego. A okej, glutaminian sodu, no to jest chyba wśród azjatyckich tych... No to właśnie, MSG jest używane przez glutaminian sodu. Instantowych. A to jest niezdrowo ogólnie. No tak. No magi też niespecjalnie jest zdrowe. No wiem. Co jest w magii? Ale jest dobre. Magi to jest taki skoncentrowany... To jest sól chyba w dużej mierze, nie? Szczerze, jakbym miał to opisać komuś, to jest taki polski sos sojowy. Mm. Bardzo taki skoncentrowany. To jest polski sos sojowy. Nawet podobnie smakuje. No tak. Ale on jest znacznie bardziej skoncentrowany. On jest znacznie bardziej taki... On nie ma smaku do końca. Sos sojowy... Magi do rosołu.
Mangi przede wszystkim. Oczywiście. Do wodzionki. Tak. Oj. Tutaj warto podkreślić, że Bulma razem z Gohanem i Krillinem dolecieli na Namek. Te wielkie drzewa, co wyglądają jak lizaki, to jest oznaka, że jesteśmy już na Namek. Dobra, a jakbyś miał wytłumaczyć, powiedzmy, zasady, które rządzą mocą w tym uniwersum, to jakby one wyglądały? Nie ma. To jest po prostu moc życiowa. Okej. Okay. Chodzi o to, że Dragon Ball nie do końca próbował to wyjaśnić tak samo jak Star Warsy, gdzie masz midichloriany, tylko po prostu masz ki, masz energię życiową, która teoretycznie tli się w każdym, w każdym żyjącym organizmie, ale trzeba ją trenować, nie każdy ją ma. Właśnie, to chyba jest powszechny koncept, bo w każdy Hunter Hunter było tak samo. Się takim koksem. No, przesłanie Dragon Balla często było takie, że jeżeli pracujesz wystarczająco ciężko i trenujesz, no to osiągasz to, co chcesz. Baza. Ale też to może... Tobie w jakim okresie jest się łatwiej chodzić na siłownię? Latem, tak jak mi, czy zimą, jak Tytkowi? Mi się najlepiej chodzi na siłownię w okresie przeszłym. Oto ona, wielmożny Frizo. Zobacz, kula! I zobacz, jaka duża! No, w końcu teraz uwaga, smoki nie są! Poznamy głównego złola. Jakimś tam... Co to jest? Toster? To jest główny złol? Nie, to nie on. Ma potężną kulę. Uwaga. Nawet dwie ma te kule. Frieza! Poznaliśmy Frieza. Frieza i jego ekipę poznaliśmy. To jest Tromba Bomba, a ten z lewej to był Mini Mike. I zdeterminowany Vegeta powrócił do gry. Wygląda na to, że nasi bohaterowie znaleźli się w śmiertelnych tarapatach. No jest lipa, bo Bulma sama chciała te smocze kule dla siebie. Ale... O nie. To jest Team X kontra ekipa Frieza, nie? Odwieczny konflikt. Czy Gohan i Kuririn będą w stanie bez przeszkód zebrać wszystkie smocze kule? Co się dzieje u Bulmy? No właśnie, Bulma w tym momencie... Uwaga, żart słowny. Patrzy na to, co się dzieje i Bulma, widząc, że to przeciwnicy mają smocze kule, ból ma. Odczuwa. Ból. Odczuwa ten ból. Odczuwa ból. Dobra. Daję wam... Bulma. Skoro już się bawisz słowem, daję ci zadanie za jajo. Oho. Macie szansę zdobyć smocze jajo? Dobra, dawaj. Smocze jajo, za które ostatecznie otrzymacie nie tylko specjalny, limitowany wafelek z Dragon Balla. No właśnie. Z kartą w środku. Ale dostaniecie też naklejki smoczych jaj. I mam jedną. Być może to będzie jedyna... Jeszcze nie mam. Jeszcze nie masz. Kartę masz. Kartę mam. Dwóch odcinków wstecz, tak. No. Ale dobrze. Ułóżcie jakiś rym z Dragon Ballem, jakiś freestyle Dragon Ballowy. Okej. Okay, freestyle? Peter, dobra. Jestem dobry. Dobra. Z Dragon Ballem. Dobra, ale tak... Nie, bo napijać się będziemy, ale taki luźny freestyle można spróbować rzucić. Dawaj. Temat przewodni, smocze jaja. Ma być kulturalnie. Oglądamy sobie smocze jaja. Sylwan zabawić nas się tutaj stara. Pozdro wysyłam ja i twoja stara. Zapraszam cię po filmie na... Kurczę, to chyba nie do publikowania. Chyba nie, ale to naprawdę dobre było. Dobra, nice try. Powiem tak, ocenzurujemy to i powiemy, że było dobre. Dałem radę, trzy linijki. Nieźle. Bezi, dało radę. Dawaj freestyle. Dragon Ball smoczy jaja type beat. Kocham Dragon Balla i kocham Son Goku. Tak go uwielbiam, że oglądam go po zmroku. Oglądam też ten program. Smocze jaja, moje postrzeganie anime zmienia się nie do poznania. Gadamy o różnych rzeczach, nie tylko o anime. Moja miłość do Japonii tu nigdy nie zginie. Wow. Dałem radę. Tym razem był cenzuralny. Szczerze, wow. Dzięki, chłopaki. Bezi, przybijesz to? Nie. Dobra, Piotrek. Nie będę próbował. Piotrek, dziękuję za ciebie bardzo. Smocze jajo. Słuchaj, no. Proszę. Dla wafli zrobię dużo, nie? Nawet zrobię z siebie klauna i zapisuję. Dla dobrych wafli. Absurd. Mój też się zepsuł. Pokazuje 24 tysiące. 24 tysiące? To by oznaczało, że jego poziom mocy jest wyższy od naszego.
Ale to niemożliwe. Jego poziom mocy nigdy nie przekraczał 18 tysięcy. Nie ma co się dziwić, panowie. Vegeta zawsze bardzo chętnie pchał się na... Ale on ma taki nerdowski głosik. Panowie, nie ma co... O, przeżył. Doprawdy? To już było dno dna, nawet pod tobie się... Ale... Chłopco gada. Jesteś zerem. Liryzna chłosta, no chłopaki. Poziomem mocy. Bądź świadom, że to jedynie jeszcze bardziej mnie rozjuszyło. Jestem zdenerwowany. O Jezu, Boże, te teksty są mega mocne. Zdychaj! Obleśne fajerwerki! Ej, i koniec odcinka! Osoby odpowiedzialne za dialogi w polskiej wersji językowej zrobiły naprawdę dobrą robotę. A, ja miałem właśnie myśl, że powinien zostać zbanowany. Nie, co ty mówisz? To totalnie oddaje klimat w ogóle tego anime. 20 tysięcy! Załatwił Kiwiego, jak gdyby nigdy nie... No, Kiwi, ale to Kiwi? Przypomina mi Kiwi zostało zjedzone ze skórką w tym przypadku, absolutnie. Baza, no. Całą narrację i nastrój Baki Hanmy. Jesz Kiwi ze skórką? No ja też, przekonał mnie do tego. To jest jedyny słuszny sposób. Ja dawno nie miałem okazji, kiwi, ale to jak myjecie to Kiwi? Myjesz Kiwi i potem je wsadzasz do buzi. My je jemy przede wszystkim, ale też myjemy. Spodziewałem się, że ta gra zostanie wykorzystana przeciwko mnie, ale... Ja polecam do mycia, jak chcesz, to zmywarkę raczej, a nie wykorzystywać do tego celu Kiwi, ale... Idź być śmieszny gdzie indziej, bo to ci nie wychodzi. Ale czekaj, ale przecież, ale Kiwi z zewnątrz ma jest... Chropowate. O, ale nie, że chropowate, ale chemikalia, te sprawy, to przecież wszystko osiada na Kiwi. Nie, na naszych akurat... To jest tak, jakbyś, ale to jest tak, jakbyś jadł skórkę od banana. No nie, ale jesz jabłko ze skórką, nie? A brzoskwinkę zjesz też z tymi włosami na górze? No oczywiście. No właśnie, no i co to ma za różnicę? No. Czym się różni jabłko, czym brzoskwinka od kiwi? Czym jest kiwi gorsze dla ciebie, co? No i dlaczego? Ty akurat nie lubisz skórki kiwi. No masz taki problem? A borówki amerykańskie, pewnie twoje ulubione? Co, są gorsze? Czuję się atakowany. No bo to ty zaatakowałeś kiwi. Ale to wy robicie rzecz... inny sposób, więc ja tylko jestem ciekaw. Nie, inny sposób, więc nie, to było... Nie wiem, czy Wojtku też tak się poczułeś, ale ja dobra, się rozsznurowuję ci sznurówkę. Jakby prowadzący mnie zaatakował. Ja tak samo, no tak właśnie. Samo się poczułem. Za rzeczy, zaatakowane. Dobrze, kolejnym razem, jak będę miał okazję, spróbuję zjeść kiwi ze skórką, obiecuję. Dobra, dzięki. Wiedzę w twoim życiu. Ale czy to wpływa na smak na przykład? Tak, będziesz jest, wam jest kwaśniejsze. Przede wszystkim. Serio, jest kwaśne. Będziesz mógł jeść więcej kiwi. Co macie takie ponure miny? A zresztą, co mnie to? Fasolki sensu nareszcie dojrzały. Brat zadaje pytanie i potem mówi, kto pytał. Wiedział, żebym przyniósł mu ci wszystkie 7, więc trzymaj. O, ale super. Ty to masz wyczucie czasu. Kopnij mi jedno. Chwileczkę. Nie podajemy tu podejrzanych substancji. O, no i ojciec Bulmy musi... No i co? Szybko, ciach, fasola. No i patrz, Esana Bulmera. Albo mam wkrętę. W sensie pamiętam, że podobnie wyglądał jego jej ojciec, ale nie wiem, czy to jest on w sumie. Może być po prostu zwykły doktor. Czemu oni są przerażeni? Powinni być szczęśliwi. No bo oni nie ogarniają, co jest pięciu. Stary, wyobraź sobie, że jesteś... jakim celem to są ludzie nauki? Ale jesteś... No co ty mówisz? Jesteś lekarzem, przyjeżdża do ciebie totalnie połamany chłop, ktoś mu daje magiczną fasolkę, a on nagle zaczyna skakać i robić backflipy. No, jak byś zareagował? No to się cieszysz i to szybko patentujesz, zgarniasz siano, no nie, wpisujesz tak, no pacjent wyskoczył przez okno. Wywiady, artykuły... kwiaty, odwiedziny w zakładach pracy. Look at this guy. Kariera się rozkręca. No zobacz, jeśli to jest monitorowane, no to wszystko miałoby na taśmie, nie? Byłoby białko tak zwane. Chłop normalnie wyskakuje przez okno z 30 piętra. To akurat było osobliwe. O co on tam właściwie leci? Cóż. No i nareszcie ktoś zadaje właściwe pytania. Szkoda. No dobra, więc co to jest za przypowieść o rybaku? A nie znasz jej? Nie. No dobrze. To nad jeziorem siedzi sobie w lekko obdartych ciuchach. No, taki, no rybaczyna. Ma zarzucone wędeczki, ale raczej tam jest na weekend, to nie jest jego praca. Rozumiem. Siedzi, coś tam sobie popija i nagle podchodzi do niego taki totalnie, wiesz, ubrany w drogie ciuchy, sikory na łapie, okulary, super też. A, to wiem, on się go pyta, gdzie twoje Ferrari, nie. Czy palisz? Tak, tak, znam tę historię. No to po co mam mówić? Nie, no nie znam, no żartowałem. Nie, to teraz już nie ma sensu opowiadać. O Boże, no opowiadaj, to nie jest kontekst jest taki, że on się go pyta, że coś tam, czemu on tutaj chilluje zamiast pracować. No. I potem ta rozmowa się toczy. I on mu mówi, że po co, on ma ciężko pracować, a ten bogaty mu odpowiada, żeby odpocząć, a ten, co łowi, mówi mu, że on już odpoczywa.
I to jest piękny morał na zakończenie tego trzeciego odcinka. Tak, tak, tak wydaje. Wyrobiłeś się. Że Goku ciężko pracuje, żeby odpoczywać. A już mógłby odpocząć. Tylko, że jego znajoma się przetransportowała cytując na jakąś obcą planetę. I jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Prawda, to prawda, to prawda. Zgadzam się. Jak oceniasz? Ten odcinek? Nie, właśnie, mieliśmy wystawiać noty. No ja już moją opinię powiedziałem, no to anime nie daje dużo wartości współczesnemu widzowi, mam wrażenie, ale gdybym miał elementy nostalgii, to nie to oceniłbym bardzo... ich, ponieważ nie oglądałem tego anime nigdy wcześniej. Tak, no, ale ty masz nostalgię? Wiesz co, no ja w ogóle mam tak, że oglądałem Dragon Balla w rozdzielczości 144p na mega starym smartfonie. Ale to miało swój czar, nie? Że tak. Jakby oglądałeś to w takiej słabej rozdzielczości, nie wiedziałeś do końca, jaka jest całościowa fabuła, bo oglądałeś na wyrywki i zostawały... Nie, ja akurat miałem przyjemność, pozyskałem odcinki z pewnych źródeł. Rozumiem. Oglądałem od początku do końca, ale ja jestem tą osobą, która mogłaby powiedzieć, kiedyś to było Dragon Ball po francusku z polskim lektorem i to tragicznie brzmiało, jakościowo to było okrutne. No. Ale... Mam szacunek do Dragon Balla z racji na to, jaką wartość stanowi dla obecnych serii, które wychodzą, że był rzeczywiście ojcem tak naprawdę anime, które obecnie oglądamy, wielu, naprawdę wielu. W ogóle na przykład JoJo, całe JoJo było inspirowane Dragon Ballem. O, to kolejna pozycja, którą muszę zobaczyć, nie no widziałem właśnie. JoJo. Baki Han ma to też, no zresztą rozmawialiśmy o tym wcześniej, że anime typu Dragon Ball były przetarciem szlaku. Tak, te anime, w których po prostu polegało na tym, że masz głównego bohatera, który się napina i walczy i widz mu kibicuje, tak, dobro zwycięży, w ten sposób, nie? Moje ulubione. Więc darzę szacunkiem do Dragon Balla, ale tak, autentycznie uważam, że to jest już powoli raczej anime, bo my też oglądamy jednak te starsze wersje, tak? Bo najnowsze Dragon Ball to tam jest Dragon Ball Kai, znaczy, Dragon Ball Super, teraz wychodzi jeszcze świeższe, które w ogóle jest, tam jest Goku i Vegeta jako dzieci, no whatever, zostawiamy to. Ta nowsza seria wydaje mi się, że jeszcze może przemówić do współczesnego widza, ale to, co tutaj oglądamy, to jest raczej, moim skromnym zdaniem, laurka wystawiona serii, której miejsce już powoli jest w muzeum. O, bardzo ładnie powiedziane i tym miłym akcentem, no. Autentycznie wydaje mi się, że tym miłym akcentem możemy podziękować naszym dzisiejszym gościom. Dzięki. A co z moim waflem? Ale no właśnie, obaj panowie macie po jednym smoczym jaju. Wiecie, co to oznacza? Co to oznacza? Że w naszym programie wszyscy wygrywają! Także dla was dwóch w tym momencie specjalna nagroda, limitowany wafel. Który chcesz? Robicie opening, robicie opening. Czerwony czy... Ty... No ten jest taki... premium. Premium, ten jest premium. Wafel. Ty zasłużyłeś, Nie, nie, weź sobie. Jest. Dobrze. Yes. Zasłużyłeś. Dobra. Za twój freestyle. Dobra, czy będzie smak? Widziałeś, jakie to jest opakowanie? Właśnie... Proszę bardzo, ja to jeszcze pokażę. Ale ja się zastanawiam, czy są inne smaki wafli w takim razie. Podejrzewam, że nie. Ale mogłyby. W zielonym zazwyczaj są orzechowe. Fajnie by było. Ten jest dwukolorowy, ale czy będzie to... Smak jestem podwójny. Sam. Podzielę się z tobą, dobry człowiek. Dziękuję ślicznie. Proszę. Przybij. Jest na zdrowie. Cyk. O. I tu mam jakąś kartę jeszcze? No. Chodź tu do mnie. Ej! Moja karta, naklejka. Zobaczyłem, patrzcie. Po fryzurze tu widać, że to jest banger. Widzisz dawaj, to? O, to będzie banger. Wyciągaj, to będzie Sylwan. No nie. Jo! No ta karta jest jakaś... Mega epicka! Wow, rzadki drop! Ej, dobrze, serio! Roku. To serio wygląda jak rzadki drop. No? Panowie... Super Saiyan 2 Son Goku. Ale jazda. Panowie, mój pokazuje... Trzymaj. Mi pokazuje pupę. Co? Czekaj, tu jest napisane... Jest balans. Czekaj, jest napisane w katakanie, może jestem w stanie przeczytać. Nie. Co? Dobra, wiem, że zaczyna się od Go. No, ten czyli. Napis. No, Gotenks. Go. Najprawdopodobniej to jest Gotenks. Go. Haha, Gotenks, wiedziałem, dzięki wielkie. Jestem jedynym ekspertem w tym programie, dlatego z całego serca zapraszam was na kolejne odcinki Smoczych Jaj. Już bez tych fraudów na kanapie, a z osobami, które oglądały Dragon Balla.